są pałeczki dla jednej osoby i możesz sobie wybrać do 10 osób, ale mamy pałeczki w domu, a nie da się wybrać 0. Bierzemy jedno czy dwa? Mamy to. Cześć, witam się z wami w kolejnym vlogu. To jestem ja i wersja dopiero wstałam. A teraz zrobimy coś, czego nie lubię robić zbytnio. Czyli wyregulujemy sobie brwi, a potem będziemy maltretować Przemka i też mu regulować. Dobrze, że ma słuchawki. Nie no. Trochę to zaniedbaliśmy. Nie wiem, gdzie jest ten... Zawsze jest ten sam problem, rozumiecie to? Jedna mała penseta, o, mamy to. Miałam taką fajną pensetę, kiedyś różową. I to nawet nie chodzi o kolor, wiecie, bo też kocham różowy. Ale ona była taka... stabilna po prostu i nie gibała się na boki. I gdzieś zgubiłam ją w tym mieszkaniu, także jak kiedyś nadejdzie moment wyprowadzki stąd, to mam nadzieję, że ją znajdę. No, a mam taką. Więc bierzemy się za to, a żeby było śmieszniej... To tylko moje kosmetyki. To mamy takie lusterko. O, Przemek! Mamy takie lusterko. Nie pytajcie, co się z nim stało, bo tego nie wie nikt. Jakoś sobie musimy dać z nim radę, bo to takie, co zawsze się w nim maluje, takie złote jest gdzieś w samochodzie. No. Jak widzicie, wszystko idzie po mojej myśli. Brwi wyregulowane. Trochę bolało, ale dałam radę. I pomyślałam, że pomaluję się na szybko przy moim ulubionym serialu Przyjaciółki wróciły. Dorotka wróciła do przyjaciółek, także bardzo się cieszę. Także idealnie. Z okazji dzisiejszego dnia. A jaki jest dzień, to wam powiem, jak się pomaluję. Jak widzicie, ja już się pomalowałam, także mogę przejść do tego, o czym mówiłam wcześniej. Dzisiaj, gdy wy to oglądacie, u was jest pewnie koniec kwietnia. Mam nadzieję, że tak to wyszło według moich założeń i że wszystko dodałam wtedy, kiedy planowałam. Bo dodaję tak jeden film w tygodniu, czasami dwa. Zdarzy się też drugi w środę. A regularnie są w soboty, jeśli ktoś jest tutaj nowy. Więc dzisiaj u mnie tak naprawdę jest 8 marca. Czyli Dzień Kobiet. Za dwa dni jest Dzień Mężczyzn. I tak dużo osób nie wie, że 10 marca jest Dzień Mężczyzn, że takie święto w ogóle istnieje. Więc istnieje. 30 września, wiadomo, obchodzimy Dzień Chłopaka. I 17 października jest Dzień Dziewczyny. Też dużo osób o tym nie wie. My się dowiedzieliśmy chyba 3 lata temu przypadkiem. Tak gdzieś wyskoczyło w internecie. Także tak. My obchodzimy 8 marca i 10 marca. No bo już jesteśmy dorośli, wiecie. Dzień Dziewczyny, Dzień Chłopaka to w szkołach się obchodziło. No, także w sumie nie. W szkołach był Dzień Kobiet. No, widzicie? Bo kobiety są dojrzalsze. Nie, no mówi się, że chłopak tam 2 lata później chyba dojrzewa, nie? No. Także. Jeśli to oglądacie, nieważne kiedy, możecie to nawet oglądać w grudniu, ale uważam, że każdy człowiek powinien przez cały rok uważać, że jest wyjątkowy, wartościowy, powinien być szczęśliwy i powinien być pełen przyjaźni, miłości i szczęścia w życiu, ale przede wszystkim tej miłości do siebie samego, żeby siebie akceptować, lubić, bez względu na wszystko, co by się nie działo, bo mamy gorsze, lepsze momenty w życiu. Także mam nadzieję, że jeśli to oglądasz, to jesteś szczęśliwym człowiekiem. No. Także dzisiaj może być twój dzień, jutro i codziennie przez cały rok. No. A tak przechodząc do tego właśnie, że dzisiaj jest Dzień Kobiet, to Przemek mnie rano obudził i powiedział, że idzie do sklepu. I mi się już żarówka zapaliła i mówię, nie kupuj mi tylko kwiatów. I Przemek, czego? No i to samo mówiłam na walentynki, ale on myślał, że ja żartuję. Wiecie, jak ta kobieta mówi, nie kupuj, a potem jest foszek, jak wróci facet bez kwiatów. Nie. I ja mówię, no kurczę, no nie chciałam kwiatów, nie? No bo wiecie, my mamy ciężką relację z kwiatami. One raz stoją i pięknie po prostu wszystko rośnie, a czasami po 2-3 dniach już ich nie ma. Nie wiem, czemu tak jest, od czego to zależy. Może po prostu różne kwiaty są. Także miałam przepiękny, ogromny bukiet na walentynki. Nawet gdzieś wam tutaj go wstawię może, bo chyba mam nagrane. I on, słuchajcie, postał z 5 dni i po prostu te kwiaty padły. Nie mam pojęcia, czemu tak było. Może o nie źle zadbaliśmy. Trochę chyba go lekko zaniedbaliśmy, z tego co pamiętam. Także stwierdziłam, że pieniążki, które Przemek miałby dzisiaj przeznaczyć na kwiaty,
wolałabym, żebyśmy przeznaczyli na jakieś wyjście razem, po prostu na kolację, na obiad, na kawę, cokolwiek. No i stwierdziliśmy, że trochę dołożymy. I tak jak na początku tego vloga widzieliście, powiedziałam, że mamy to, udało się i zamówiłam sushi, które będzie po 17 do odbioru. I jest to, nie wiem czy nowa knajpka, ale na pewno nowo polecana nam przez właśnie znajomych. Już kilka osób nam mówiło o tym miejscu, że mają naprawdę dobre sushi, rameny, ogólnie jakieś tam makarony i tak dalej. Też widziałam, że są na stronie, że wszystko jest smaczne i ceny nie są za wysokie. Także stwierdziliśmy, że sobie zamówimy i zrobimy sobie taki wieczorek razem. Może jakiś film, właśnie sushi. No. Także fajnie, cieszymy się i zamówiliśmy bardzo fajnie, takie różnorodne, prawda? Tak, dużo różnych smaków. Tak, nigdy po prostu nie mieliśmy takiego zamówienia, żeby każde sushi było inne, a tutaj tak będzie, ale z czym są, to Wam pokażemy już później, jak odbierzemy, bo musimy po nie pojechać. Była opcja dostawy do domu, ale stwierdziłam, że często w Holandii zostawiają po prostu pod drzwiami i sobie idą, jak już jest opłacone, a nie fajnie byłoby jednak stracić kolację, także przejedziemy się, zobaczymy, gdzie to jest. Przemek robi mi śniadanko na Dzień Kobiet. No nam. I tutaj będą naleśniki szpinakowe z truskawkami z mascarpone. Ciekawe, czy to będzie dobre, nie? Pierwszy raz to robimy. No trzeba zobaczyć. Mam nadzieję. Szpinak jest dobry. Nie lubię szpinaku, ale to nie będzie wyszło tam raczej, tylko że kolor będzie taki dziwny, zielony. No i jedliśmy kiedyś pierogi albo kopytka na przykład, więc no, były tak, smaczne. Tak. No i nie było nie tego było czuć w ogóle szpinaku, tylko kolorem się różniło. A fajnie, bo musimy sobie podbijać żelazo, więc akurat dla nas. Przemek już nam tutaj usmażył naleśniczki, więc powiedziałam, żeby szedł się na spokojnie kąpać. A ja po prostu zrobię resztę, czyli dam nadzienie i wyłożę na talerz. I Przemek chce właśnie na słodko wszystkie. A ja jestem takim dziwnym człowiekiem, że lubię zawsze jednego na słono. I może być albo z szynką i serem, albo jeszcze pieczarki do tego, ketchup, a drugi po prostu życzają albo z Nutellą. I tutaj mam taki serek. To jest taki a la Philadelphia. Ten jest akurat z Lidla, taka podróbka można powiedzieć w Filadelfii. I kupujemy raz jeden, raz drugi, zależy czy mają bliżej do Lidla, czy akurat jesteśmy, czy może w Albercie, bo Alberta mają bliżej. No, jestem ciekawa, czy ktoś z Was też tak ma, że właśnie może jeść i słone, i słodkie na jednym talerzu i mu to nie przeszkadza. I powiem Wam, że spróbowałam właśnie jednego naleśnika i z tym serkiem i z solą są pyszne, ale tego też próbowaliśmy i to też jest dobre. Także no, nie ma wyjścia, musi być jeden taki, drugi taki. I dzisiaj naleśniki zwinięte w rulonik, chociaż zdarza się też w trójkąt. Wiem, że są osoby, które są team rulon albo team trójkąt i innych nie zjedzą, ale no, raz tak, raz tak. Słuchajcie, pomyślałam, że zacznę sobie wrzucać do folderu, do programu do montowania filmów, film na jutro i później tylko wrócimy i sobie go zmontuję. Bo on nie jest jakiś długi, ma tam chyba 12 minut, to myślę, że mam nadzieję przynajmniej w 10 się zmieścimy, że mniej nie będzie. I ja już się biorę za montaż i co? I przypomniałam sobie, że miałam dzisiaj nagrać podsumowanie kolejnego filmu. Czyli taką całość do tego, jak wyrwałam ósemkę, jak się czułam, cenę i tak dalej. No po prostu podsumowanie, wiecie, jak to było. Bo minęło już trochę czasu i tak ciągle to odciągałam i stwierdziłam, że mam czas. No i tego czasu już nie mam, bo muszę go wrzucić w kolejną sobotę. Także co, nagrywamy jeszcze. Najwyżej pójdziemy na krótszy spacer i tylko do tego jednego miejsca. Później pojedziemy po sushi i może wieczorem gdzieś jeszcze pójdziemy. I powiem Wam, że lubię siebie w tym sweterku, bo jakoś tak jaśniej jest, fajniej po prostu. Lubię jasne ubrania, chociaż kiedyś chodziłam tylko w czarnym. I dalej mam dużo tych czarnych ubrań, ale fajnie tak czasami wyglądać inaczej. I ten sweterek już raz został w Polsce od... Kiedy my byliśmy? We wrześniu? Chyba we wrześniu go zostawiłam i dopiero teraz w grudniu go wzięliśmy. I tak myślałam, że go znowu zostawiłam, ale na szczęście znaleźliśmy go przypadkowo w walizce, także bardzo się cieszę. Wyszliśmy sobie na spacerek, bo dzisiaj jest otwarcie nowego polskiego sklepu. Idziemy zobaczyć, co tam mają nowego. Czy jest coś może nowego właśnie, jakiś inny asortyment, ułożenie na pewno, bo to już na Facebooku widzieliśmy. Ale jesteśmy ogólnie ciekawi, co się tam zmieniło. No i to jest dalej nasza Kalinka, ta co była kiedyś, tylko tym razem ja teraz w nowym miejscu. No i trafiliśmy na takie bardzo ładne osiedla,
No jestem w szoku, bo niby chodziliśmy tędy niedaleko, ale tutaj chyba jeszcze nigdy nie doszliśmy. Naprawdę ładnie to wygląda, tak jakby nowe było w ogóle, więc... Wydaje mi się, że jest. Tak wygląda. Ostatnio tędy przejeżdżaliśmy, żeby właśnie znaleźć, gdzie ta kalinka jest teraz. I w tym miejscu akurat nie byliśmy, a tu jest jeszcze ładniej. Za chwilę wam pokażemy wszystko. I tu bym mogła mieszkać. Chociaż nasze osiedle nam się podoba, znaczy mi się podoba bardziej, ale wiem, że tobie w sumie też zawsze. Zawsze tak fajny mamy po prostu klimat, mamy wszędzie tak, blisko, tak. Sklepy. Centrum. Stare miasto do centrum? No, no powiedzmy, no o to mi chodziło, no. Wiecie, że jak tutaj mówimy starówka, to połowa ludzi nie wie, co to jest. No jak to, no? Nie mają starówki? W sensie są miasta, które nie mają starówki, ale... Każde pewnie ma, tylko że inaczej to nazywają, nie? To jest starówka. A wy jak no, mówicie? Tak. No, piszcie jak mówicie. Czy stare miasto, czy starówka, czy centrum? My mówimy centrum już w sumie teraz, bo się nauczyliśmy. Ale to i tak zawsze będzie starówka. Nie wiem, czy kamera to oddaje tak, jak to wygląda w rzeczywistości, ale jest naprawdę bardzo ładnie. I jakoś tak trochę mi się te rejony kojarzą z naszym mieszkaniem w Rotterdamie. Co prawda długo tam nie mieszkaliśmy, bo chyba tydzień, ale właśnie mieszkaliśmy przy autostradzie i mieliśmy taki zjazd i były sobie takie osiedla. Wiesz, że nie rozumiem numerów domów tutaj. Czemu? No jest numer 8, później jest 8A, później jest 10, 10A i 12. To jest tak samo, 5, 5A, 7, 7A. 9. Takiego po dwa. Dziwne to jest. Ej, chyba, wiem, że czemu, na górze, tak, ale... No, ale no nie. To jest co, piątka by miała całe mieszkanie, a 5A, 5B? Dziwne. Nie rozumiem tego. Ważne, że ładne. Naprawdę, tu jest wszędzie tak ładnie, a w tym akurat bloku najlepsze jest to, że o ile widzicie to szklane, tutaj, to jest balkon, to na samej górze myśleliśmy, że są balkony. A oni po prostu wchodzą sobie po schodach od boku bloku, i idą dookoła, a tutaj są ich po prostu wejścia do mieszkań, taka jakby klatka schodowa na zewnątrz. Widzicie, jak się człowiek może pomylić, wystarczyło przejść kawałek dalej. To wcale nie jest szklany balkon, tylko właśnie ich wejście do bloku. Tylko weszliśmy i patrzcie, polski chlebek i drożdżówki. W starej kalince tego nie było, ale się już ocieszyliśmy, a to dopiero początek. Fajniejszy niż tamten, nie? No i duży tutaj. Ja się myślałem, że to będzie bardzo. Tutaj kolejne, a tam jeszcze cały taki kwadrat wielki. Kupiliśmy polskie kabanosy. Tutaj nigdzie nie można znaleźć kabanosów. Takich, wiecie, cieniutkich, bo są jakieś kiełbaski, ale one są grube i nie są takie dobre. Polską kiełbasę i dostałam kwiatuszka, bardzo miło. Właśnie z okazji Dnia Kobiet. A tutaj są jeszcze 7 days, no. Tyle już nie jedliśmy. No i kefir, no i Przemka piwo. Źle się, nie ale wiem, piwo. Ale źle się czułam przy Kasie, bo mnie z nim zostawiłeś i wszyscy tak normalnie się czułam jak jakiś żół. No co ty? Nie wiem, nie lubię tego. Przestań, no bo byłaś tylko z jednym, jakbyś miała więcej, to by było normalne. To jeszcze gorzej się. Pobiegliśmy szybko pod blok, wskoczyliśmy do samochodu, bo zaraz sushi będzie do odbioru i na szczęście mamy jeszcze 9 minut. I mamy nadzieję, że będzie tak pyszne, jak każdy opowiada. Zobaczymy właśnie, trzeba przetestować, jak to. Czy mają rację w ogóle. Ale mieli jakieś stoliki w środku, więc ja nie wiem, czy to był ten lokal? Czy po no, prostu oby ten, obok? Podjechać znaczy się nie, do nie. Nazwa jest dobra i to jest to, tylko właśnie chodzi mi o to, czy wiecie. To nie były dwa lokale obok siebie i w jednym po prostu były stoliki, a w drugim jest sushi. No, ale zaraz zobaczymy. Fajnie to wygląda ogólnie z zewnątrz, czy jeszcze jest jakaś w ogóle nowa siłownia, której nigdy nie widzieliśmy. Ale nasza jest w całej Holandii, więc możemy nawet, jakbyśmy się przeprowadzili gdzieś kiedyś, dalej chodzić na tym samym karnecie, a to jest jakiś taki no-name, więc nie. I za dużo żółtego, nie lubię żółtego. Otóż nasze jest pomarańczowe, nie cierpię pomarańczowego. No nasze jest cała. Dobrze, że maszyny są czarne. Dojechaliśmy do domu i bierzemy się za te pyszności. Mamy tutaj rolkę w tempurze z paluszkami krabowymi, nie jedliśmy takiej nigdy. Tutaj mamy pieczonego łososia, czyli bardzo dobre. Kaczka, też nie jedliśmy. Tu jest kurczak i burak z fetą i krewetka. Uwielbiamy krewetkę. Tutaj mamy takie algi w tempurze i one są bardzo dobre, ale mają chyba wasabi dookoła, więc na pierwszy gryz po prostu tak nas zaczęło palić. Wiecie jak to działa. Tutaj mamy właśnie do tych alg w tempurze taki sosik, jakiś ich autorski chyba. 4 sosy sojowe dali, bardzo miło, bo tam można było dokupić, ja nie dokupywałam, a i tak dostaliśmy. I pałeczki,
Także bierzemy się za te pyszności i włączamy sobie jakąś polską komedię romantyczną i ten film polecała nam moja mama. Skołowani, podobno bardzo fajna. Także zobaczymy, a potem zdamy wam relację. Widzimy się po paru godzinach. My w tym czasie zjedliśmy obiad, obejrzeliśmy film. Oczywiście nie ten, który wam pokazywałam, bo nigdzie go nie było, także postawiliśmy na Diabeł ubiera się u Prady. Jeśli nie oglądaliście, to bardzo polecam. Ja już go oglądałam chyba 5 raz i zawsze tak samo mi się podoba. Można wyciągnąć z niego coś fajnego oraz się pośmiać. Naprawdę fajna komedia. Można to nazwać chyba komedią. No, więc polecam. Ja zmontowałam też 2 filmy, także jestem z siebie naprawdę dumna. I domontowałam też to, co dzisiaj nagrywałam o tej 8. I oczywiście co, zmontowałam to na telefonie, bo tam nie było żadnej muzyki. Chciałam, żeby było szybciej. I oczywiście nie da się tego importować na telefon. Czemu? Nie wiem. Kiedyś tylko tak montowałam filmy. Także musiałam zmontować jeszcze raz. Teraz jeszcze tylko zrobię miniatury, zmyję makijaż, może znajdę moją maseczkę, to sobie nałożę, żeby nawilżyć jakoś tą skórę, tak jak wam rano mówiłam, bo źle się dzieje. I myślałam, żebyśmy może poszli na spacer, ale już jest dosyć późno. Nie wiem, czy chcemy chodzić w takiej porze. Ostatnio byliśmy wieczorem i jakoś tak... No, lepiej się chodzi w dzień. I też jest dzisiaj dosyć zimno. No, niestety. Było słoneczko parę dni temu, piękne słoneczko, a teraz co? Znowu. Czekamy. Czekaliśmy ciągle do marca. Mówiliśmy, że będzie fajna pogoda, no ale mamy marzec i dalej jest zimno, także może w kwietniu. Jak ci się film podobał? Bardzo fajny. To dobrze. Pierwszy raz oglądałeś, nie? Chyba tak. Tak mi się kojarzy, że kiedyś chyba zaczynaliśmy go oglądać, ale nie dokończyliśmy go. Ja nie pamiętam, czy go oglądałem. Raczej nie, bo bym coś kojarzył przynajmniej z filmu, a ja nic nie kojarzyłem, więc pierwszy raz. Albo zasnąłeś po 5 minutach, jak zawsze. No, możliwe. Soczek wypity, suplementy i witaminy wzięte. Także idę zmywać makijaż i już sobie spędzimy czas we dwójkę. W końcu, jakby nie patrzeć, jest nasze święto, bo my łączymy. Chyba mówiłam na początku. Także żegnam się z wami i widzimy się w kolejnych filmach. Pa!